Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Na Monte Cassino odbyły się centralne obchody 75. rocznicy Bitwy o Wzgórze. Uczestniczyli w nich prezydenci Polski i Włoch oraz weterani armii generała Władysława Andersa. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Brzezina. 75 lat temu, dokładnie w tym miejscu, Polacy dali odpór Niemcom, co pozwoliło aliantom na zdobycie Rzymu i rozsławiło imię Polski na całym świecie. W rocznicę tych wydarzeń hołd drugiemu korpusowi oddali prezydenci Polski Andrzej Duda i Włoch Sergio Mattarella z delegacjami obu krajów. Centralne uroczystości odbyły się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Uczestniczyli w nich weterani bitwy o klasztor oraz prezydent Andrzej Duda z małżonką i po raz pierwszy prezydent Włoch Sergio Mattarella, który przybył z córką. Obecni byli też m.in. córka generała Władysława Andersa Anna Maria Anders, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska para prezydencka rozpoczęła swój udział w obchodach od złożenia kwiatów pod pomnikiem 6. Pułku imienia Dzieci Lwowskich nieopodal Cassino. Kulminacją uroczystości była msza święta na cmentarzu, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego generał Józef Guzdek. Tamtej wiosny czerwień maków na wzgórzu Monte Cassino stawała się coraz bardziej intensywna, gdyż jak mówią słowa znanej pieśni, piły one polską krew. Ale warto było ją przelewać. Ofiara życia polskiego żołnierza miała sens i nie poszła na marne. Tę prawdę należy przekazywać kolejnym pokoleniom. Generał Władysław Anders był świadom tego, gdy przed 50 laty przekazywał młodzieży polskiej z całego świata tradycje walki o wolność. Po mszy świętej rozpoczęły się okolicznościowe wystąpienia. Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi. Europo, nigdy o tym nie zapomnij. Chwała bohaterom. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludzkiej tragedii spowodowanej przez czyjeś okrucieństwo, czyjąś żądzę władzy, potęgi, ziemi, nigdy więcej. Niech świat opiera się na wzajemnej współpracy i wzajemnym szacunku. Okolicznościowe przemówienie wygłosił też prezydent Włoch Sergio Mattarella. Monte Cassino to świątynia pamięci naszych narodów. Pamięć ta została uwieczniona w słowach wyrytych na steli na wzgórzu 593. Za wolność naszą i waszą. Masyw Monte Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa. Miała ona uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. 18 maja 1944 roku, po niezwykle zaciętych walkach, zdobył je drugi Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Te słowa wyryte na cmentarzu wojennym stanowią szczególne wezwanie do tego, by pamiętać o bohaterskich Polakach, którzy zwyciężyli pod Monte Cassino. Z Włoch dla Informacji Dnia, Piotr Brzezina. Dziś w 99. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II przypada trzecia rocznica konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Centralnym punktem uroczystości związanych z trzecią rocznicą konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu była uroczysta Eucharystia sprawowana w toruńskiej świątyni, będącej wotum wdzięczności za wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Na początku Eucharystii inicjator budowy świątyni ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał rozmowę z księdzem biskupem Andrzejem Suskim. Pamiętam, jak pokazałem ten obraz i tak nieśmiało mówię, ekscelencjo, czy możemy taką kapliczkę na to wybudować? A ksiądz biskup mówi, co kapliczkę? Kościół! Tak jeszcze
mocno. No i zaczęliśmy. A 3 lata temu legat papieski, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu święcił tę świątynię. I wtedy usłyszeliśmy z tego posłania papieża do Torunia, legata swojego, usłyszeliśmy, że to jest sanktuarium. Sanktuarium, które, jak podkreślił ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, jest miejscem szczególnie naznaczonym przez Pana Boga. Miejscem, do którego bardzo licznie i chętnie pielgrzymują osoby nie tylko z całej Polski, ale także ze świata. Ten pielgrzymi pochód rozpoczął się dokładnie 3 lata temu i jest kontynuowany. Ten pochód kontynuują pielgrzymi, którzy przybywają każdego dnia do tej świątyni, niekiedy bardzo licznie. Ten pochód również w wymiarze duchowym kontynuują święci Polacy, święte Polki w znaku religii. Ta świątynia to wielkie dzieło, odważne dzieło, a takich inicjatyw nie należy się obawiać, akcentował podczas homilii ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Nie bać się wspaniałych inicjatyw i odważnych dzieł. Nie będę już tu laurki szczególnej wkomponowywał na cześć ojca Tadeusza i wielkich dzieł toruńskich, bo to jest przykład. Przykład spokojnego kroczenia Bożą drogą przy rozeznaniu realiów i przy pełnym, pokornym spotkaniu z przeciwnościami. A tych dziś niestety nie brakuje. Zło jest cenione w dzisiejszym świecie, akcentował ksiądz biskup, odnosząc się chociażby do słów na temat profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, jakie padły na flagowych uniwersytetach w Warszawie czy Poznaniu. Przecież zamieniono te 2 znane i słynne ośrodki na jakieś targowisko, gdzie występują przedziwne osoby i wygłaszają bez sensu i bardzo zjadliwie rozmaite poglądy. Gdzie profesura? Gdzie togi Senatu, które ozdabiają jakąś cyrkową? To miał być wykład, a to zabawowa, wyśmiewcza mowa. Co się to stało? Albo nie będziemy mieli grantów. Proszę zobaczyć, gdzie jest władza. Mądre ośrodki, dostojne, najbardziej wiodące ośrodki akademickie nagle stają się niewolnikiem. Ksiądz biskup odniósł się także do ataków na duchowieństwo, któremu próbuje odebrać się autorytet i poważanie. To jest ta sama linia. Już tym razem nie ma Katynia, nie ma Auschwitz, tylko jest rzeź nad narodem, bo to nie duchowni cierpią najwięcej. Podczas Eucharystii wierni przepraszali za profanację wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Nasza Matko, Pani i Królowo, przepraszamy Cię. Następnie dokonano poświęcenia wizerunku Matki Bożej Giedrzwałckiej, który od dziś będzie obecny w świątyni. Nastąpiło także przyjęcie kandydatów do Bractwa Świętego Jana Pawła II, posługującego w sanktuarium. Czy chcesz szerzyć świętość i nauczanie Świętego Jana Pawła II? Do świątyni wprowadzono także relikwie świętej Urszuli Leduchowskiej. Jestem przekonana, że święta Urszula, która dołączyła do tak licznych świętych tego sanktuarium, będzie wypraszała dla Kościoła w Polsce, dla naszej ojczyzny, a szczególnie dla tego sanktuarium, dla ojców redemptorystów, obfitość Bożych łask i Bożego błogosławieństwa.
W Sejmie odbyła się konferencja zatytułowana Orędzie Wolności Jana Pawła II w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki do Polski. Centralnym punktem była uroczysta msza święta. 2 czerwca 1979 roku, 40 lat temu, w swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny udał się papież Jan Paweł II. Nie wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To pamiętne słowa, jakie padły w Warszawie. Dziś, blisko 40 lat później, w Sejmie zorganizowano konferencję przypominającą o orędziu wolności. To była niezwykle ważna pielgrzymka, nie tylko pod kątem historycznym, ale także w zakresie przemian społecznych, mówi przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, poseł Robert Telus. Gdyby nie było roku 79 i tej pierwszej pielgrzymki, i tych znamiennych słów, które były wypowiedziane tu w Warszawie, niech wstąpi duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi, nie byłoby później roku 80, nie byłoby 89. Ojczyzna dla Karola Wojtyły była pojęciem niezwykle szerokim i bogatym, akcentuje profesor Piotr Jaroszyński. Z różnych homilii, wypowiedzi, książek, to wszystko razem tworzy niezwykłe bogactwo, które, gdy się uporządkuje, nabiera od nowa blasku. Trzeba ciągle przypominać i mówić o wielkich zasługach świętego Jana Pawła II, podkreśla ksiądz biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy radomski. Chcemy pokazać, że to, co się dokonało 40 lat temu, czyli pierwsza pielgrzymka papieża, ona była takim tchnieniem ducha. Zresztą sam Jan Paweł II mówił, że to bierzmowanie dziejów. Dziś, gdy Kościół jest brutalnie atakowany, słowa świętego Polaka, nie lękajcie się, są naszym drogowskazem, mówi Aleksandra Wachowiak z Ruchu Światło-Życie. Jest to przesłanie do całego świata, też polityków, do świata naszych pasterzy, naszego duchowieństwa, abyśmy się nie lękali, pokazywali te wszystkie dobre dzieła, które niesie Kościół. Centralnym punktem konferencji była uroczysta msza święta. Matka Boża w znaku ikony jasnogórskiej przybyła do archidiecezji poznańskiej. Uroczyste powitanie obrazu odbyło się przy kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu. Peregrynacja ikony, której towarzyszą słowa z Maryją w nowe czasy, potrwa do września przyszłego roku. Matka Boża w kopii obrazu jasnogórskiego przybyła do archidiecezji poznańskiej. Tak uroczystym dla całej naszej archidiecezji dniu witam w Poznaniu z radością i dziecięcym oddaniem Ciebie, Matko Boża, w kopii obrazu jasnogórskiego. Dzisiaj bowiem rozpoczyna się dla nas wszystkich wielka pielgrzymka przez naszą ziemię. Pielgrzymka, która, jak mówił metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, jest niezwykłą okazją do pogłębienia naszej wiary i czci do Ciebie. Maria przychodzi dziś na tę ziemię, byśmy wraz z nią mogli iść w nowe czasy, akcentował ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu ojców Paulinów, zwracając uwagę, że współczesnemu światu potrzeba matki. Dzisiejsza ludzkość tęskni do matki bardziej niż kiedykolwiek. W epoce cudów techniki potrzebny jest cud serca, cud miłości matczynej. Pytamy, gdzie jest szkoła takiej miłości? Ona jest przy kochającym sercu Matki Jezusowej, Matki Rodziny Ludzkiej. Wizerunek Matki Bożej w imieniu rodziny całej archidiecezji powitała rodzina państwa Michalskich. Kochana mamo, Królowo Polski, Królowo naszych rodzin. Dziękujemy, że jesteś z nami tu w Poznaniu, tu w Wielkopolsce. Widzisz, że w naszych domach jest coraz więcej przedmiotów, dyplomów, a coraz mniej czasu, coraz mniej miłości. Przyjdź i ucz nas, jak robić miejsce dla Boga. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Słowo Boże wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski nawiązał do roku 1976, kiedy miała miejsce pierwsza peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej. Upłynęły 43 lata.
Dzisiaj zaczyna się druga peregrynacja pod hasłem Z Maryją w nowe czasy. W tym okresie pojawiło się kolejne pokolenia Polaków. Chciałoby się więc powiedzieć, nowi ludzie, nowe czasy, nowe historyczne konteksty i słusznie. Jednakże, jak się wydaje, trzeba by jednak dodać jeszcze to. I podobne jak przed laty zmagania. Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy. W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności, akcentował ksiądz arcybiskup. Metropolita krakowski odniósł się także do profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Czujemy się upokorzeni, gdy niedawno wielcy tego świata, także tu w Poznaniu, w profanacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku, widzieli przejaw artystycznej wolności i twórczości. A ludzie nauki, słysząc to, składali swe ręce do oklasków. Matko, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W związku z rozpoczęciem peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, ojciec święty Franciszek wystosował do wiernych archidiecezji poznańskiej specjalne przesłanie. Jego świątobliwość życzy, by peregrynacja obrazu Najświętszej Królowej Polski była dla wszystkich czasem duchowej odnowy, umocnienia we wierze, przezwyciężenia smutku i trosk, okazją do wzajemnego pojednania. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymować będzie po wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej do 26 września 2020 roku. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. W nocy na termometrach od 7 stopni w Moskwie i Londynie do 18 w Atenach. Jutro nad Skandynawią i nad Rosją oraz na Bałkanach zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad pozostałym obszarem więcej chmur z przejaśnieniami. Przelotne i okresowe opady deszczu. Na wschodzie lokalnie burze. Najchłodniej w stolicy Rosji i Anglii 17 stopni. Najwięcej słońca w Bukareszcie, tam 26 kresek. A teraz spójrzmy na mapę Polski. Jutro na północy, wschodzie i w środkowych regionach zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz oraz lokalne burze. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie umiarkowane i małe. Po południu praktycznie w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, burze na północy i wschodzie. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku do 25 na południu i zachodzie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu. Podczas burz może przybrać na sile. Niewielki spadek ciśnienia. Barometry wskażą 1007 hektopaskali. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.